Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Jak zwykle nagrywamy w Arena Gliwice. Do studia zaprosiłem dziś doktora Marcina Górskiego z Politechniki Śląskiej. Od kilku lat pełni on tam funkcję dyrektora Centrum Zarządzania Projektami. Jednak to odpowiedzialne i absorbujące stanowisko wcale nie przeszkadza mu w prowadzeniu swoich własnych projektów, i to bardzo ciekawych projektów badawczych. Opowie nam dziś o nich sam Marcin Górski. Zapraszam. Cześć Marcin. Cześć. Dzięki za zaproszenie. Proszę. Dziękuję. Wiesz co, Marcinie, ja zacznę od najtrudniejszego dziś chyba pytania dla Ciebie. Co jest Twoją większą pasją? Fotografia czy praca naukowa? No to rzeczywiście trudne pytanie. Wiesz co, tak naprawdę największą pasją jest życie samo w sobie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się w coś angażuję, to staram się, mając do tego pełne przekonanie, to staram się już tak zaangażować w pełni, więc wybieram sobie różne elementy i w tej chwili rzeczywiście poza sferą życia prywatnego jest to oczywiście praca i fotografia ze wskazaniem na tą pierwszą, ze względu na nadmiar ilości różnych zdarzeń, które się pojawiają. No to zacznijmy, od tej fotografii. W Twoim przypadku nie jest to przecież tylko wypełnienie pamięci plikami JPG, prawda? Tylko znacznie więcej. Tak, w zasadzie trudno byłoby mnie posądzić o te pliki JPG, dlatego że uprawiam, jak to się ładnie mówi, fotografię analogową, czyli tradycyjną, mówiąc dokładnie. A więc używam tradycyjnych aparatów na klisze, średnio wielkowymiarowych. Rzeczywiście tak jest. Tą fotografią zajmuję się od 9 roku życia. Pierwszą wystawę miałem w wieku bodaj 17 lat, a więc dawno temu. O, sporo. I coś tam do dzisiaj robię rzeczywiście. Okay. A potrafisz wskazać swoje najlepsze zdjęcie? Tylko wiesz, nie tak jak to robią krytycy czy specjaliści od fotografii, tylko takie, z którym jesteś emocjonalnie związany. Tak. No bez wątpienia na sicie zostają zdjęcia mojego syna. Aha. To są najważniejsze zdjęcia. Rozumiem. Nie mam więcej pytań, to zostawmy na razie zdjęcia, a przenieśmy się, wiesz gdzie? Do Portugalii. Kiedy zaczęła się ta przygoda z krajem, gdzie tam wiesz, rodzą się na pniu poszukiwacze nowych lądów, odkrywające nowe lądy? Bo to trochę jest jak Twoje poszukiwania różnych rozwiązań naukowych. Oczywiście obiecuję, że do nich za chwilę dojdziemy. Tak mnie do tej Portugalii ściągało, tak przemyślałem przy Twoim pytaniu. To pierwsze gdzieś tam kontakty miałem jeszcze w latach wczesnych 90. Natomiast tak się przedziwnie złożyło, że podczas studiów pracowałem dla gliwickiej firmy, która próbowała wykonywać prace betonowe na pierwszym kontrakcie autostradowym prowadzonym właśnie przez portugalską firmę Mota. Mhm. I tak się podziałało, że wylądowałem w Mocie, a firma przestała istnieć. No nie jest nie to przez ze mną związane w żaden sposób. Tak się zaczęła ta przygoda rzeczywiście, a potem po przejściu na uczelnię kontynuowałem tą przygodę głównie dzięki profesorowi Majewskiemu, który sam taką współpracę miał. No bo ta portugalska Mota, która działa budując mosty, drogi, jakoś radzi sobie teraz w Polsce bez Ciebie, a sama współpraca z portugalskimi uczelniami musiała inaczej się przecież rozpocząć. Tak, Mota radzi sobie świetnie, z tego co wiem. Również dzięki moim przyjaciołom ze studiów, którzy zaraz po tym, jak skończyli studia, tłumnie udali się w tym kierunku i do dzisiaj tam niektórzy z nich pracują. Cieszę się z tego powodu. Natomiast rzeczywiście Politechnika nawiązała współpracę w latach 90. z Universidad de Beira Interior w Covilhã i rzeczywiście tym tropem poszła ta współpraca badawcza. Najpierw w ramach projektu ReproCity i projektu Erasmus. Dzięki profesorowi Majewskiemu odbyłem dwa postdoki pod okiem czujnym profesora Kowalczyka, który tam był kiedyś dziekanem. A tak się później podziało, że sam, gdy on już przeszedł na emeryturę, trafiłem na tą uczelnię
zastępując go na niektórych zajęciach, a potem będąc tam już na miejscu podjąłem współpracę z innymi ośrodkami. No pamiętam to ReproCity, rzeczywiście bardzo fajny projekt, bo poznałem i profesora Kowalczyka w Portugalii i w Koimbrze, spędziłem trochę czasu. Ale to zaowocowało twoim pierwszym projektem badawczym, prawda, z Portugalczykami. Czego on dotyczył? Ja w zasadzie od początku pracy badawczej zajmowałem się włóknami węglowymi, wzmocnieniami z włókien węglowych. I tam na miejscu w Covilhã spotkałem się w kantynie na dodatek profesorskiej, spotkałem się z różnymi specjalistami, między innymi od medycyny, mechatronikami i włókiennikami, bo ta Covilhã jest ośrodkiem włókienniczym, tak jak nasza Łódź, tak, dokładnie. Przy czym w górach, więc trochę jak Bielsko, więc jeszcze lepiej. Natomiast rzeczywiście oni tam próbowali z odzieżą sportową, ze sprzętem medycznym, tak zwanymi wearables. I pomyślałem sobie, że skoro oni mogą mierzyć takie małe odkształcenia, to ja mogę mierzyć trochę większe na konstrukcji. I stąd powstał pomysł na projekt InSysm, który dotyczył inteligentnych, samomonitorujących się wzmocnień wykonanych z włókien węglowych, potem przewodzących. Wearable, słyszałem takie tłumaczenie tego słowa, sprytno noszę. Sprytno noszę, tak. Ale udało ci się dzięki temu projektowi zbudować dość szeroką i aktywną sieć współpracujących ze sobą ośrodków naukowych i to już nie z samej Portugalii przecież. Coś więcej o tych inicjatywach mógłbyś nam powiedzieć? Tak, rzeczywiście. Projekt otworzył na pewno drzwi, ale też projekt ReproCity i parę innych projektów. Sam projekt Erasmus bardzo tutaj pomagał. I rzeczywiście udało się nawiązać współpracę z innymi ośrodkami, z Portugalii również, z Minho wspominanym przez Ciebie, z Porto przede wszystkim, który jest teraz takim moim podstawowym partnerem, jeżeli chodzi o Portugalię, z Granadą, z Wielką Brytanią, ale też z ośrodkami spoza Europy. Włoscy partnerzy bardzo ważni, nie chciałbym ich tu zapomnieć. No robi wrażenie, powiem Marcinie, robi wrażenie. I widzę, że to doświadczenie w realizacji dużych międzynarodowych projektów dało ci też kompetencje do prowadzenia Centrum Zarządzania Projektami na Politechnice Śląskiej. To bardzo odpowiedzialne i wrażliwe stanowisko, już to wspomniałem we wstępie. Dużo pracy? Bardzo dużo pracy, bardzo. Większość moich aktywności zawodowych sprowadza się do pracy w centrum oczywiście. Jesteśmy też w bardzo takim kluczowym momencie dla uczelni. Mamy konstytucję dla nauki, nową rzeczywistość legislacyjną, ale mamy też ogromne projekty, dwa wielkie powery, 3-5. No i przede wszystkim uczelnię badawczą i również zostaliśmy włączeni w Allianz European University. To wszystko powoduje, że mamy tego troszkę, do tego jest na co dzień 300 realizowanych projektów i z 1000 w różnych fazach. Mhm. Mówimy o projektach małych, ale mówimy również o takich projektach jak projekt Assist Sport Med Silesia profesora Gzika za prawie 100 milionów złotych. Nieźle, to no, rzeczywiście, aż mi, wiesz, źle się czuję, bo dołożyłem ci pracy, no, staram się być aktywny. Podpisaliśmy właśnie nowy projekt z NCBR-em. Tu skorzystam z okazji, bo chciałbym pozdrowić pracowników na Centrum Projektów na Politechnice Śląskiej, bo rzeczywiście coraz lepiej pracuje i coraz lepsze kompetencje. Jak to robicie, że tak świetnie te projekty są realizowane? Bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja również pozdrowię swoich pracowników. Są to świetni specjaliści, zacznijmy od tego. Świetni specjaliści, część z moich kierowników, część z pracowników to eksperci Komisji Europejskiej, część ministerialni, część Urzędu Marszałkowskiego. Samo kształcimy się cały czas, wymieniamy kadry, rozszerzamy te kadry, ale też przede wszystkim staramy się współpracować z kierownikami projektów. Udało nam się Ciebie skutecznie przekonać, zresztą po raz kolejny, że warto po projekty sięgać i ta świadomość projektowa w uczelni, ta chęć zdobywania środków na ciekawe projekty powoduje, że pracuje nam się wszystkim razem po prostu lepiej. Tak jest. To nie jest tylko kwestia samych pracowników oczywiście, ale otoczenia, które chce to przyjąć. No ale ty widzisz,
no mimo tych twoich obowiązków, takiego stanowiska, które piastujesz, udaje ci się realizować jednak i tak swoje pomysły dalej. Jednym z widocznych jest tutaj ten robot, którego tutaj przyniosłeś. Możesz powiedzieć, do czego to służy? Tak, troszeczkę rzeczywiście czasu próbuję wyciąć na działania naukowe. Jest kilka takich ścieżek, które staram się kontynuować i jedną z tych ścieżek jest grupa czy rodzina, tak to nazywamy, narzędzi robotycznych do diagnostyki konstrukcji. Zaczęło się właśnie od konstrukcji wzmacnianych. Otóż, jak zapewne wiesz, jako mostowiec, no nie ma dobrej metody określenia, czy wzmocniona konstrukcja jest konstrukcją wzmocnioną w sposób prawidłowy. Można sobie tam chodzić z młoteczkiem i stukać, no ale tych hektarów wzmocnień nie da się w żaden sposób ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, więc w rozmowie z profesorem Białeckim, termodynamikiem, wymyśliliśmy zrąb takiej metody, która jest już rozwijana od prawie 4 lat, ale metoda metodą, ale trzeba było to jakoś zaaplikować na konstrukcję i stąd powstały, tak naprawdę zaczęliśmy od dronów, powstały pierwsze drony, ale potem, żeby pewne rozwiązania sprawdzić w bardziej kontrolowanych warunkach, powstały również roboty jeżdżące. Mamy więc kilka robotów jeżdżących i kilka bardzo specyficznych dronów. Jest to wszystko jeszcze w fazie rozwoju, zastrzeżone kilkoma zgłoszeniami europejskimi, patentowymi, w tym jednym europejskim. Myślę, że to jeszcze chwilę potrwa, mamy wiele zadań tutaj do zrobienia. Zespół jest szeroki, działamy. Jak wiesz, niedawno skończyliśmy InfraBeam. Ja sam byłem zaskoczony popularnością i liczbą uczestników. Wciąż jednak, moim zdaniem, za mało mamy tam takich robotów jak ten. Czy w waszych projektach jest też miejsce na BIM? Zdecydowanie. Najpierw pogratuluję ci, śledzę twoje zaangażowanie w sprawy BIM i innowacji w budownictwie. Robisz świetną robotę, dziękuję również jako inżynier za to. Tak, zdecydowanie. To rozwiązanie generalnie z samego początku miało integrować się z BIM-em. Taki był pomysł, czyli ten obraz, który otrzymujemy z diagnostyki, mapowany w odpowiedni sposób, trafia do środowiska kadowskiego, do modelu numerycznego konstrukcji i bezwzględnie jest to element BIM-owski. Tutaj rozszerzamy to, bo to diagnostyka konstrukcji wzmacnianych to jest jedna rzecz, ale rozszerzyliśmy to o inne elementy diagnostyki mniej lub bardziej specyficznej czy specjalistycznej. Rozważamy kolejne i to wszystko ma lądować w modelu numerycznym, czyli w BIM-ie. Oprócz tego szukamy też innych rozwiązań, żeby ten model troszeczkę jeszcze poszedł do przodu. Kończymy właśnie, tutaj mój doktorant znakomity Rafał Białozor kończy doktorat, który ma ten model numeryczny przesunąć nieco dalej, czyli sprzężyć z procedurą obliczeniową, z grubną procedurą obliczeniową i na bazie pola powierzchni odspojeń w newralgicznych miejscach ma określić stopień ryzyka dla konstrukcji, który otrzymywałby operator takiego urządzenia. Marcinie, zawsze doceniałem twoją kreatywność i otwartość na inne dyscypliny. Chyba nawet miałeś jakiś epizod z architekturą, o ile pamiętam. Ale teraz widzę, że przy okazji tych robotów znacznie większa liczba ekspertów z różnych dyscyplin pojawiła się w twoich zespołach. Tak, rzeczywiście. Architektura to moja taka niespełniona miłość w zakresie projektowania. Studiowałem architekturę jako drugi kierunek i przez bardzo krótki czas w tym fachu nawet pracowałem przy wnętrzarstwie. Natomiast w tej chwili otaczam się z gronem znakomitych specjalistów, przede wszystkim z zakresu robotyki, automatyki, mechatroniki, termodynamików, których wspominałem. Tutaj należałoby podziękować też moim wspaniałym współpracownikom, profesor Białecki, wspominany jego zespół, profesor Adamczyk, profesor Ostrowski, ale też profesor Czyba, profesor, jeszcze nie profesor, ale już prawie, Domin i wielka grupa innych osób, entuzjastów, również BIM-u, która z nami współpracuje. Sięgamy też po matematyków, po specjalistów z digital imaging, rozważamy artificial intelligence w tym wszystkim. Model ten wyjściowy przekształca się w coraz
szersze tutaj elementy i wymaga kolejnych specjalistów. Mamy jako mostowcy, inżynierowie praktykujący, sporo dobrych kontaktów w jednostkach zarządzających mostami w naszym kraju i widzimy, jak rosną potrzeby w zakresie inspekcji, dobrej inspekcji, zwłaszcza po kilku ostatnich spektakularnych katastrofach mostów na świecie. Jak widzisz praktyczne możliwości użycia tego sprzętu na mostach w terenie? No, gdybym nie widział, to na pewno zarzuciłbym ten temat. I muszę ci powiedzieć, że po kilku próbach, po seriach prób laboratoryjnych oraz na kampusie Politechniki Śląskiej, czyli w warunkach takich wciąż kontrolowanych, dzięki zresztą tobie i twojemu kontaktowi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, udało nam się przeprowadzić pierwsze testy in situ, które były bardzo obiecujące i spowodowały, że dalej się tym tematem zajmujemy. Liczymy, że po poprawieniu pewnych rzeczy, które nam w czasie tej kalibracji in situ wyszły, po tych zmianach ten model, mam nadzieję, będzie szeroko wykorzystywany przez diagnostyków w konstrukcjach trudno dostępnych, bo tak to nazwijmy, nie tylko mostowych. To Marcinie, trzymam cię za słowo, bo mam nadzieję, że wkrótce, robiąc inspekcję jakiegoś mostu w terenie, będę mógł użyć jedno z twoich urządzeń. Zapraszam. Czekam z niecierpliwością. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego Infrastudio.